Fisowin Rex z kosmosu i dzisiaj pokażę wam pierwszy numer magazynu Super Zings. Mam tutaj widać jakąś maskę, nie wiem w jakiej jakości będzie, potem zobaczymy. To jest Super Zingsa, nawet się wiadomo, wraz z Super Zings, Rewalsa w Kanbon. Magazyn dla dzieci, BBB, karty kolekcjonerskie, zabawy w czasopiśmie, maska, Super Things, cena, od jakiej firmy. W tyłu mamy trzy takie duże wystawy i napiszcie mi, którym najlepiej, żebym sobie kupił. Tutaj komendę policji, tutaj jakieś laboratorium i jakiś zestaw do wyścigów. A więc abrakadabra, abrakadu, niech się otworzy Super Zings 2. Tadam! Otworzył się. Dla ciebie weźmiemy na koniec. Dobra, tą maskę. To i fajne logo Super Zings. Takie z fajnej powierzchni zrobione. Maska bardzo ładnej nadruki. W sumie nie mogę powiedzieć, że to są nadruki, po prostu jest to zrobiona maska. W sumie ta maska wygląda jakby, nie wiem, pani w szkole komuś w przedszkolu powiedziała na przykład, że zrób taką maskę i kup sobie. Chyba było nawet coś takiego chyba w Scooby-Doo do zrobienia w jakimś filmie, na DVD. No i ładne, nie wiem, zobaczę za chwilę, ja założę ją, ciekawe czy się zmieści. Zmieściła się trochę przyciasna, ale może być, zdejmę już ją. No fajne takie na oczy zabezpieczenie. No i otwieramy magazyn. Jakość papieru przypomina mi czasopisma z Minecrafta. I tu ładnie otwieramy. I mamy tu spis treści. O, mamy tutaj jakiś stary Super Zings z pierwszej serii, nawet dali nam. Fajnie, że nie zapomnieli o starych Super Zingsach pierwszej serii. Narysuj swoje ulubione postacie. Nie wiem, potem przeczytam, o co tutaj chodzi w konkursie. O, coś co bardzo lubię, czyli łączenie kropek. Tu jakieś zadanie, łamigłówki, tutaj bardzo ładne ten rysunki, trzeba pochwalić. Mamy Candy Strike. Ej, naprawdę? To jest ta karta? Czy to są te karty, naprawdę? Nie wiem, mam nadzieję, że to nie są karty. Jakby to były karty. O, Adam TV. Subskrybuję go, mam jego znajomych na Robloxie. No. Potem to sobie przeczytam. Tak ogólnie pozdrawiam Adama. To mamy jakieś jeszcze łamigłówki. O, tu bardzo ładne rysunki. No i Moji Pops to są takie właśnie zabawki dla dziewczyn. Powiedzcie mi, czy mam kupić i to zrecenzować. I tu kolejny. No i zobaczmy, czy to naprawdę ja się tak zawiodłem na tych kartach. Karty kolekcjonerskie 15-16. Dobra, zobaczmy, czy to jest to na pewno. O nie. To są te karty kolekcjonerskie. Co? To mają być karty kolekcjonerskie.
kurde gadać. Zawiodłem się na tych kartach. Wolałbym, żeby to było już coś takie do kupienia w sklepach. Super Things for Vals of Kaboom. Magazyn to jest inny. Zawiodłem się na tych kartach. No to nie wiem. Oceńmy maskę. Maska jest ładna, bardzo dobrze wykonana. Mogłem sobie ją powiesić na moją kolekcję. Fajna taka, z fajnego materiału. Gazeta. Gazetę mógłbym sobie... Jest bardzo dobrze wykonana. Jak czasopismo Minecrafta. Zgodzili na przykład MC Crafter, Crafter, Minewar, czy inne takie. Treść ciekawa, szczególnie ta strona z Adam TV. Teraz otwórzmy, zobaczmy, czy mi się powtórzył Zinks, czy nie. W ogóle dawno ich nie otwierałam. No i na szczęście nie powtórzył mi się Zinks. Są to frytki, takie w dziwnym kolorze. Z tego co pamiętam, Adam TV właśnie na swoim odcinku od widza wziął ten, takie, ktoś mu widz tam napisał, co to mogą być te frytki. I on to powiedział na odcinku, tylko już nie pamiętam co. Przypnę w myśl, jak znajdę, to przypnę w komentarzu. A więc podsumowując, możecie kupić ten magazyn. Polecam, szczególnie jeżeli na przykład jesteście rodzicami i chcielibyście go coś kupić dzieciom. Ucieszyliby się pewnie z takiej maski. Albo jeżeli jesteście fanami Super Things i w ogóle was to ciekawi. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. Ja byłem Rex z kosmosu.